Znaczy się mikrofon podłączony i działa. Halo, halo, halo. Balkon zimnego ogrodnika, edycja 2020, nie 2021, to będzie w przyszłym roku. Taki szybki vlog z balkonu, tym razem po to, żeby pokazać Wam, co w międzyczasie się na owym balkonie dzieje i co udało mi się uzyskać. A co udało mi się uzyskać, to widać. Ogromną uprawę pomidorów. To ogromną, no jak na balkonową. Mogło być by więcej. I co najważniejsze, pomidory posadzone, a także żebyście mogli sobie zobaczyć, jak wyglądają kwiaty, które sadziłem w skrzyniach. Pewnie pomyślicie, sadził, sadził, pewnie nic z tego nie wyrosło. A tu proszę. Patrzcie, będę znikał, a będzie widać, mnie słychać. Zobaczcie sobie. Oj, odblokowujemy. Widzicie ten gąszcz kwiatów? Widzicie? Ha, tak właśnie, przyciemnimy lekko. Oto co? Oto moje petunie, które rosną w skrzynce, właśnie typowo z nawadnianiem. Zobaczcie, jakie bestie porosły. I co? Mam dużą wygodę. Nie martwię się o tym, bo petunia co lubi? Woda, nawóz, a właściwie to podlewanie nawet 2 razy dziennie. A ja co? Pyk! Wlewam sobie zapas wody. To, o, widać, że będą dzisiaj potrzebowały podlewania wskaźnik opad. I mam cały dzień z głowy. Skrzynka z nawadnianiem sprawdza się znakomicie. Zresztą widać to po petuniach. No nie wiem, no tak jak stanę przy nich dla porównania, zobaczcie, jakie są wysokie. Tada! No, są duże, no po prostu nie ma co ukrywać, że nie są duże. Więc sprawdza się. Oczywiście, tak, musiałem o nie zadbać, więc regularnie dostają zastrzyk nawozowy. To akurat jest florowid kompleks do roślin kwitnących. Takiego ja tutaj akurat obecnie używam. Dawka zgodnie z dawkami na 4 tygodnie, ale zobaczcie, przecież tylko nie one były bohaterami, także były sadzone co? O proszę, krakowiaki tak zwane, czyli jak kto woli. Tutaj nasze piękne, ha! Pelargonie posadzone w donicach białych, których wtedy widzieliście. Pelargonie także ładnie rosną. Oczywiście nie zapominam o nich, tym razem tu zasila je nawóz Agrekol, typowo do pelargonii. No, ostrość, jest ostrość. Zatknijmy chwileczkę, zobaczycie. O, widać, Agrekol, kroplówka do pelargonii. Zasilam je systematycznie nią. I co? Mam bardzo dobre kwitnienie. I białe skrzynki sprawdzają się z zeszłego podu. Donica obok, w petuniach jest czarna, ale ona ma... Wyciągam ostrość, ale ona ma po prostu zbiornik na wodę. Te białe nie mają, ale przez to, że się tak nie nagrzewają, bo są białe, wody trochę wyparowuje mniej. No widzicie, więc rosną sobie pelargonie. A tutaj donica, ta, którą widzieliście, jest to donica. Właśnie ta donica skrzynka, donica, jak tam woli, szklarnia. Tą, którą widzieliście, jak widać. Zniknęła już rzodkiewka, która została, pociągniemy trochę jasność, która została zastąpiona. Obok, zamiast niej rosną sobie teraz tutaj nam papryki ostre. Znakomicie rośnie, jak widać, w tej skrzynce tutaj seler. Wsadzony jest jarmuż i bazylia. Sałata, która była, została już wyrwana i zjedzona. Czekamy na pierwsze ostre papryczki. Już niektóre się tu pojawiają. O, widać, widać. To jest, sprawdzamy zgodnie z karteczką. Hungarian Yellow Wax Hot. Swoją drogą muszę nowe katki zrobić, bo się tutaj rozmoczyły. Tutaj, jak to ładnie ktoś mówi, mamy akwarium moje. Czyli akurat w akwarium rośnie sobie mięta. A teraz zobaczcie,
co dalej i właściwie czemu was tutaj poprosiłem, a chcę wam pokazać tajemnicę sukcesu, dlaczego mam takie ładne pomidory. A sprawa jest bardzo prosta. Właściwy oczywiście oprysk w terminie, dzięki temu teraz nie martwię się, że dopadła mi je zaraza ziemniaczana jak wielu. Oprysk miedzianym w odpowiednim terminie rozwiązał problem. Moje pomidory nie chorują na zarazę ziemniaczaną, także nie dotykają ich żadne antraktozy. A więc tak, przed sezonem, przed owocowaniem stosowałem oto taki nawóz interwencyjny Magiczna Siła, który zasilił je odpowiednio i przystosował. Dzięki temu mam teraz pełne grona owoców. A kiedy już owocują, zamiast tego nawozu rozpuszczalnego w wozie, bardzo zresztą wydajnego, takie opakowanie, które jest tutaj, teraz bodajże jest, dobrze pamiętam, 350-gramowe, jest, uwaga, jak dobrze pamiętam, na 100% strzelany w wodzie, na 700 litrów jakoś wody, jakoś tak. Teraz sprawdzamy. Tak, to rozpuszczalny. No, tak jest. To małe opakowanie daje łącznie 700 litrów nawozu. No, starczy mi w zupełności nawet na 3 sezony. Ale kiedy już moje pomidory zaowocowały, zaraz zobaczycie, jest bliska. Oczywiście przechodzę na nawóz naturalny o nazwie Biohumus. Tutaj akurat Biohumus z firmy Agrecol. 100% eko nawóz uniwersalny, biohumus, prawie jakość gleby do upraw ekologicznych. Jakie jest dawkowanie? Dwie albo cztery nakrętki jest, mamy tutaj na 1 litr wody. Mam tutaj koneweczkę 2,5 litrową, więc w zupełności zaraz wlejemy cztery nakręteczki i zasilimy moje pomidory. W pomidorach jest jedna ważna rzecz przy podlewaniu. Lejemy tu na glebę. Nie polewamy liści, nie po całej roślinie. To jest raz. No i druga ciekawa rzecz. Jak rekolekt tam wyczytałem, to mnie trochę zaskoczyło. O, tutaj widoczne są w tle mięty, begonie, mam tam szczypiorek i magii. Mięt to w ogóle cała hodowla jest. Najważniejsza rzecz. Oczywiście zdziwiło mnie, ale na agrokolekcji nie stosować na pastwiskach i terenach zaległych wodą, gdzie stoi woda. No, to taki dowcip. Nie, no, strzegie ostrzeżenie oczywiście. I chroni oczywiście przed występem dzieci i zwierząt. No, nie żeby było trujące, ale no, jednak. No to co? Cztery nakrętki nawozu i podlewamy pomidory. Nawóz wlany. I teraz zobaczymy. Nawóz wlany. Cztery nakręteczki. Mam 2 litry wody. Stosuję akurat dawkowanie 2 nakrętki na litr, czyli nie to maksymalne, gdyż o moje rośliny dbam. A tak jak mówiłem, podlewamy pomidory tak, żeby lać tu, nie po nich. Dobra, odpinam kamerę. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Tutaj nasze pomidorki podświetlone. Zajmiemy korekcję, żeby było widać. Patrzcie. Podlewamy, tak jak mówiłem. Ojojoj. Pod tutaj na glebę. Solidną dawką nie kropimy. O. To były tak kolejne pomidorki. Zaraz też sobie podleję następne, ale chcę wam pokazać, tu już
że tak powiem, że są w międzyczasie, zobaczcie, one tutaj już mieliście ich na gronach, są sukcesywnie zrywane oczywiście. Tutaj czerwienieją. Pomidorów w tym roku, to mówią, zaszalałem, sprawdziły się, to są pomidory Plantico, typ Sherry. Widzicie tutaj czerwony, tam czerwony, o. A tutaj co rośnie jeszcze w moim, że tak powiem, balkonowym ogrodzie? No oczywiście mięta, bo ta jest wszędzie. To drzewko, które jest tak ukryte tutaj w pomidorach, to liść laurowy. Liść laurowy znakomicie jednak czuje się na stanowisku słonecznym. On musi niemalże mieć słońce, bo wtedy od razu wybił. Liść laurowy oczywiście podrzewamy oszczędnie. Można tak samo podać go biohumusem, też i nawozem. A tutaj o. Jeszcze spokojnie mam zielony bulion. A pomidory są mi tu na dole. Tutaj, z tej specjalnej doniczce, takie przycięte, rosną dwie kolejne gatunki mięty. No, jest mięta pieprzowa oraz taka mięta, nazwijmy, pozyskana dzika, która jest ode mnie w ogrodzie. Czyli będę miał już trzy. O, a tutaj właśnie macie rosnącą kocankę włoską, czyli magi, i szczypiorek. Begonie. O, tutaj widać, że kwitną oficie i wymieniają się. A tu jeszcze zostało mi nawet parę papryk ostrych do wysadzenia. Ale co najważniejsze, zobaczcie, że moje pomidory, że prawidłowo stały, są opalikowane i także podwiązane. Nawet jak się pojawi silny wiatr, to one się nie przewrócą. Dolne liście zostały z gron usunięte, bo tak należało zrobić. A systematyczne nawożenie właśnie tym nawozem substral do pomidorów. Widać. Grono i pomidorek na pomidorku. Pomidory są odmiany tak zwanej samokończącej, co widać wyraźnie, że już zakończyło się jakby pęd wzrostu, zakończył się gronem. No dobra, no trzeba spróbować, nie tylko to będzie mi operator pomidorki. No, finał. O, zobaczcie, jaki ładny. Testujemy. To jest prawdziwy pomidor ze smakiem, a nie bezsmakowa woda. A wiecie, czemu pomidory są, jakbyście jedli bez smaku? Bo wyhodowana to prawda odmianę długo się przechowującą, ale niestety efektem tego, że się długo przechowują i długo transportowane, no to jest to, że zatraciły smak. Dodatkowo te mebelki już pewnie widzieliście, znakomicie się sprawdzają. Mebelki na balkon składane, o, tam widać fotel, stolik, uzupełnienie mojej posiadówki. I to co? Podlewamy jeszcze, podlejemy pozostałe pomidorki. Podlewam teraz wieczorem jeszcze, bo z nawozem. Wcześnie rano staram się, jak coś, jak już nie zapomnę, to staram się raczej podlewać samą wodą. A ponieważ używam biohumusa, to tak jak mówiłem, mogę zasilić. O, mój Laurus nobilis oraz tutaj bulion. No, a ponieważ to co widzicie, te mniejsze, te duże liście, to oczywiście mięta meksykańska. A to się praktycznie każdy ucięty czubek to jest nowa sadzonka. Zasilimy też tego pomidora na dole. Niech mają co jeść i niech mają, jak to mówię, daje roślinom szyneczkę. No więc na obecny etap prac na moim balkonie wygląda tak. I to dowodzi skuteczności, przede wszystkim najważniejsza rzecz. Donica w miarę dużego litrażu, dobre podłoże. Sadzonki oczywiście sprawdzone, bo z mojej mamy wyhodowane w szklarni. Potem systematyczne nawożenie, żeby one miały z czego korzystać. Tym oto nawozem. On się nazywa interwencyjny, ja go stosuję normalnie, kiedy one są w porze wzrostu. A kiedy już mamy owoce, żeby nie było tak, że jak to mówią niektórzy, będziesz jadł z pomidorem nawóz, używam biohumusa. 100% ekologiczny nawóz.
Jakie? No i właśnie to są najlepszą reklamą, są efekty, które tu się uzyskuje. Czyli już zbiory pomidorów, które prowadzone są w sumie od 2 tygodni. Mniej więcej tyle już spokojnie można, dochodzi przynajmniej 4-5 każdego dnia. A ta skrzyneczka z nawożeniem, przepraszam, no widać ją tutaj trochę ciężko przez to, że jest akurat poręcz. Widać, jakie daje efekty w uprawie, no petuni, no wyrosły ogromniaste. I tak jak mówię, nie martwię się, że mi uschną. Tak samo sprawdziły się skrzynki pod pelargonie. I ta skrzynia duża na nóżkach, która w tym momencie już daje dwukrotny plon, bo tak jak już mówię, była w niej rzodkiewka, następnie podłoże podmieniłem i teraz rośnie w niej jak i sałata, teraz rośnie w niej jarmuż, to ładnie tutaj buja, papryki ostre, a seler jak był, tak był, a no i doszła bazylia. No i ciekawostka. Pamiętacie, że tu jeszcze jak sadziłem petunię, to była super tunia, która była? Super tunia, obecnie przy petuniach z siewu mojej mamy, no to jest maleńka, a miałaby